Nie od dziś wiadomo, że odpowiednie gospodarowanie zielenią w mieście nie tylko obniża temperaturę, poprawia mieszkańcom nastrój, ale także oczyszcza powietrze, chroni przed powodziami czy suszą. Samorządy powoli nabierają takiej świadomości, a co za tym idzie, podejmując decyzje inwestycyjne, mają na uwadze także zieleń w mieście. Spółka przejęła teren, zielenie, parki i tereny miejskie w 2016 roku. W chwili obecnej do obsługi mamy ponad 200 hektarów. To nie jest wszystko, bo są jeszcze tereny, których po prostu są, nie są w stanie utrzymaniu i są zarośnięte. Jeżeli chodzi o myślenie o zieleni, o ekologii, obserwujemy, jakie są tendencje w całym kraju. Czyli jest tendencja do tego, żeby jak najmniej areałów kosić, żeby nasze stworzonka małe, drobne miały gdzie żyć i się chować. Jest tendencja do sadzenia tak zwanych łąk kwiatowych. Do tego się też przymierzamy. Niestety, żeby przygotować dobrze teren, też trzeba odpowiednio go przygotować na wieś, żeby te łąki miały mimo wszystko gdzieś tendencję rosnąć. Jeżeli chodzi o koszenie traw, to staramy się w parkach, skwerach kosić dokładnie. A jeżeli chodzi o takie duże obszary przy pasach ruchu drogowego, to staramy się ograniczać 2 metry od krawędzi, a resztę zostawić. Co prawda nie zawsze się to spotyka z rozumieniem mieszkańców, bo mówią, że trzeba wszystko kosić, łąki, ale jest ogólnie krajowa taka tendencja, żeby ograniczać te koszenia. Jeżeli chodzi o drzewa, gospodarkę drzewną, to my tylko robimy przeglądy stanu drzew, sygnalizujemy miasto i miasto podejmuje decyzję, czy zgłaszamy do wycinki, czy nie. Niestety w naszych parkach niektóre drzewostany są stare, drzewa są, często są to akacje tak zwane, bo to jest robinia i to pola, no i powoli by trzeba było ten drzewostan wymieniać, co mam nadzieję, że z czasem nastąpi. To też są duże koszty. Bo żeby wyciąć drzewo, musimy mieć zgodę Urzędu Marszałkowskiego i Urząd Marszałkowski określa, jakie drzewa zamiast te drzewa mają być nasadzane. My też sugerujemy, ale z reguły to są drzewa szlachetniejsze nasadzane. I tu jest określane na sztywno, że takie a takie drzewa mają być nasadzane. Planowaliśmy w tym roku, jednak trochę z kosztami, żeśmy musieli się ograniczyć, utworzenie łąk kwiatowych na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z wjazdem na tak zwaną NS-kę. Tam są ładne takie łąki pochyłe i w tym miejscu byśmy chcieli nasadzić łąki kwiatowe. Gdzieś ostatnio wyczytałem, że jest tendencja, że pszczoły ze wsi przenoszą się do miast, już na wsiach są pestycydy, w miastach nie ma, więc jest taka tendencja, trzeba im ułatwić. Ponadto, jeżeli jest to możliwe, to w każdym parku, jeżeli jest możliwe, zostawić taki kąt takiego matecznika, nieruszany kawałek parku, by te zajączki, liski i inne małe stworzenia, wybiórki miały gdzie być, gdzie się schować. Tak to na dzisiaj wygląda. Bardzo byśmy się chcieli w to wprowadzić, co też nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem mieszkańców. Pamiętać także musimy, że ochrona zieleni nie tylko leży na barkach państwa czy samorządów. Drzewa czy zieleń na naszych posesjach należy do nas. Jednak to prawo określa, co wolno, a czego nie wolno wycinać. Zarówno dotyczy to drzew, jak i krzewów. Jeżeli chodzi o gospodarkę zielenią, mówię tutaj o wycince drzew, o przycince drzew, o krzewach, to właściwie reguluje to ustawa o ochronie przyrody. Więc nie ma tutaj dobrowolności. Mimo że nawet jak jest posesja prywatna, jest to moje drzewo, to ja sobie nie mogę tak tą zielenią gospodarować. Krótko bym może powiedziała o zasadach, które dotyczą osób fizycznych, osób prywatnych i również tych przedsiębiorców. W aktualnym stanie prawnym, ponieważ ten stan prawny zmieniał się bardzo, osoba fizyczna, czyli po prostu mieszkaniec, który ma swój ogródek przydomowy, czy gdzieś przy domu rośnie drzewo i chciałby to drzewo usunąć, nie może usunąć tego drzewa bez jak gdyby informacji do prezydenta miasta. Generalnie drzewa, które ja bym powiedziała, jak spłyciłabym ten temat, których obwód mierzony na wysokości 5 cm nad powierzchnią ziemi nie przekracza 50 cm, mówimy o obwodzie, nie o średnicy, to wtedy takie drzewo można wyciąć bez zezwolenia, czyli bez informowania organu ochrony środowiska. I to dotyczy i osób fizycznych, i podmiotów, czyli każdego drzewa. Są jeszcze gatunki drzew, których ten obwód jest trochę większy, 65 cm, 80, ale ja już bym generalizowała, bo zawsze można zapytać się w naszym wydziale, w Urzędzie Miasta, jakie to jest drzewo, czy jest w tej ustawie jak gdyby wyłączone. To samo dotyczy krzewów. Jeżeli krzewy rosną w skupinie do 25 metrów, to wtedy też takie krzewy możemy wyciąć.
każde inne drzewo podchodzi pod ewentualnie czy zgłoszenie, czy zezwolenie. Wracam do osób fizycznych. Jeżeli ja bym chciała takie drzewo wyciąć, które mierzone jest tutaj nad powierzchnią ziemi, jest powyżej tych 50 cm, to wtedy ja powinnam zgłosić to. Jest do pobrania druczek specjalnych i zgłaszam to do organu ochrony środowiska o zamiarze wycinki takiego drzewa. Zgłaszam ten zamiar i wtedy czekam, aż urzędnik przyjedzie. On ma na to 21 dni od momentu złożenia tego wniosku. Przyjedzie na miejsce, to drzewo musi sprawdzić, pomierzyć, musi spisać gatunek drzewa, spisuje protokół. I wtedy organ ma na to znowu 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Ten sprzeciw jest regulowany ustawą o ochronie przyrody. To nie jest takie widzimisię tylko urzędnika, że mu się to akurat nie podoba i ten sprzeciw tutaj daje. Więc powinniśmy jeszcze te 14 dni ewentualnie poczekać, czy tego sprzeciwu nie będzie. I wtedy dopiero możemy to drzewo wycinać. Nic to nie kosztuje, ale niestety ta procedura musi być zachowana. Dlaczego? Dlatego, że przez 5 lat organ przechowuje ten protokół, te dokumenty i wtedy przez 5 lat na tym terenie, gdzieśmy wycinali drzewo, bez, bym powiedziała, opłat, nie powinno być działalności gospodarczej. Bo jeżeli taka się pojawi, to wtedy wchodzimy w inne przepisy znowu. Więc stąd tutaj jest taka procedura. I to dotyczy osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Każdy inny podmiot, każda inna wycinka drzew jest związana z zezwoleniem. Bo generalnie ustawa mówi, że wycinka drzew wymaga zezwolenia organu środowiska. I wtedy składamy wniosek o wycinkę drzew. I tutaj znowu generalnie ustawa mówi, że zezwolenie jest powiązane z opłatą. Ale nie zawsze się tą opłatę nalicza. Ustawa bardzo dużo jest przypadków, kiedy tej opłaty nie naliczamy. Jak naliczymy opłatę, to wtedy również ustawa tutaj precyzuje, że albo płacimy ten pieniądz za wycinkę, jak pieniądz ekologiczny, bądź ewentualnie go możemy odroczyć, tą opłatę nasadzamy drzewa zastępcze, jeżeli organ napisze w decyzji. Wtedy po 3 latach jest to sprawdzane, jeżeli te drzewa rosną, to umarzamy z kolei decyzją tą opłatę, która była naliczona. Czyli jest to procedura dosyć skomplikowana, jednakowoż wniosek nie kosztuje nic, zezwolenie nie kosztuje nic. To generalnie tak wygląda, jeżeli mówimy tutaj o terenach gminnych. To też sobie miasto, gmina nie może tak wyciąć drzewa, bo nam się podoba. Tutaj nad tym czuwa marszałek, ponieważ my jesteśmy miastem w ramach powiatu, bo tak gdybyśmy nie byli, to by to był starosta. W tej chwili marszałek czuwa nad naszymi drzewami i każda wycinka, również tych drzew powyżej tych 50 cm, generalizuje, bo tam niektóre, wiadomo, to są inne średnice, również marszałek nam wydaje zezwolenie. Czyli tak samo miasto, jak i podmiot, również po prostu nie możemy drzewa wyciąć bez zezwolenia. No na pewno przepisy tutaj regulują całą politykę, ale tutaj również miasto ma na uwadze zmiany klimatu, to, że zieleń jest nam potrzebna i bardzo często odraczamy tą opłatę ekologiczną, która faktycznie jest na cel ekologiczny, ale niekoniecznie związany z zielenią. Idziemy w nasadzenia zastępcze. Nasadzenia, to w zależności od tego, jakie drzewa wycinamy, to też na to się patrzymy, czy to drzewo jest, jakie są walory tego drzewa przyrodnicze, czy to będzie jeden za jeden, czy to będzie po prostu za jedno drzewo dwa, trzy, bądź jeszcze więcej tych drzew. Na to zawsze urzędnik zwraca uwagę, ponieważ decyzje na wycinanie są decyzjami uznaniowymi i tutaj my dokładnie analizujemy, żeby nie zachwiać tej równowagi biologicznej tutaj w mieście. My nie chcemy się pozbywać całej zieleni w mieście, mimo że nie da się generalnie pogodzić wszystkich interesów. Bo tutaj, żeby się miasto rozwijało, muszą być inwestycje. Bardzo często są to tereny, które są terenami zielonymi, terenami nieutrzymywanymi po prostu. I ta zieleń, no niestety, jest usuwana. Chcemy to rekompensować inną zielenią. Wiadomo, to potrzeba lat, żeby te drzewa znowu urosły, ale staramy się dbać o to, żebyśmy nie zrobili pustyni z miasta. Wniosek o wycinkę drzew zawiera inwentaryzację. I to jest bardzo szczegółowa inwentaryzacja, bo oprócz tego, że jest podane, jakie to jest drzewo, jakiego gatunku, jaką ma średnicę czy obwód, to jeszcze jest to drzewo opisane. Jaka żywotność tego drzewa i tak dalej. I bardzo często robią to dendrolodzy, bo firmy zlecają taką inwentaryzację, kiedy jest duża, zmasowana wycinka drzew.
i jeżeli tylko da się utrzymać jakieś drzewo, które przedstawia jakieś walory przyrodnicze, to staramy się utrzymać po prostu, żeby oczywiście kiedy nie ma kolizji z inwestycją. Zresztą to, że dbamy w jakiś sposób o drzewa, mówi samo za siebie, że mamy pomniki przyrody w mieście, kilkanaście, one są objęte szczególną ochroną. Są to drzewa, które rosną dla przyszłych pokoleń, żeby jednak ta przyroda była. Zieleń w mieście ma dwojaki charakter. Pomijając lasy, prawda, których też w Rudzie Śląskiej jest bardzo dużo, ale to już jest jak gdyby poza gestią prezydenta miasta, to mamy tą zieleń parkową, zieleń przyuliczną, która jest koszona, rosną sobie tam jakieś kwiatki, która jest przycinana, która jest pielęgnowana. Ale oprócz tego mamy taki w tej chwili z pieniędzy unijnych odtworzony, jak gdyby udostępniony mieszkańcom, teren zieleni takiej dziewiczej, takiej faktycznie, która nas przenosi w taki, bym powiedziała, świat naturalny. Jak tam się spaceruje, to się ma wrażenie, że jest się w górach, nie jest się w Rudzie Śląskiej. Jest to rejon ulicy Bujoczka Kościelnej, jest tam zrobiona ładna ścieżka i rowerowa, i spacerowa, ścieżka edukacyjna, gdzie są opisane gatunki drzew przyrody, która tam jest. Tam mamy założone budki lęgowe, karmiki dla ptaków. Tam pozostała zieleń w takim naturalnej, scenerii, jak ona była kiedyś. Jest uporządkowana, są pousuwane posusze i tak dalej, ale tam nie ingerujemy. I można obserwować, można się odpoczywać na ławce i wsłuchiwać się w tą właśnie przyrodę taką dziewiczą, którą gdzie indziej podziwiamy, będąc w górach czy gdzieś na odpoczynku. Jest takie miejsce w Rudzie Śląskiej. Odpowiednio prowadzona gospodarka zielenią sprzyja ochronie środowiska. Lasy to płuca naszej planety, to im należy się szczególna troska, choć często o tym zapominamy. Leśnicy, chroniąc lasy, zmagają się nie tylko z problemami suszy czy inwazją szkodników, ale przede wszystkim z niszczącym wpływem człowieka na drzewostan. Nadleśnictwo Katowice generalnie położone jest w centralnej części województwa śląskiego. Gospodarujemy na powierzchni około 14 tysięcy hektarów i pracujemy w oparciu o plan urządzenia lasu, który jest ustalany na 10 lat i podpisywany przez ministra. I z tego dokumentu bezpośrednio wynikają wszelkie nasze działania, które realizujemy na bieżąco, czyli rozmiar pozyskania, rozmiar odnowień, i te wszystkie pośrednie tutaj czynności, które wykonujemy dodatkowo. I chyba że zachodzi taka konieczność, że w związku z licznymi anomaliami pogodowymi, jakie mają miejsce w ostatnim czasie, no są takie zjawiska nadzwyczajne, na przykład silne wiatry często się zdarza, że powodują jakieś szkody w lasach i wtedy musimy dodatkowo uprzątać te powierzchnie i dodatkowo bardzo często je odnawiać. I to niestety musimy robić jakby dodatkowo poza planem urządzania lasu, ale to są jakby czynności wymuszone, no, można powiedzieć, zmieniającym się chyba klimatem w ostatnim czasie, no bo tak możemy sobie chyba powiedzieć. Drzewa w danym miejscu mogą być wycinane przede wszystkim ze względu na taką wymianę pokoleniową. Związane jest to z wiekiem, konkretnym wiekiem danego drzewostanu i jaki gatunek w tym drzewostanie jest gatunkiem panującym. I tak, mamy w planie urządzenia lasu określone tak zwane wieki rębności, no i powiedzmy dany drzewostan osiąga ten wiek rębności, no i w tym czasie, no, po prostu usuwamy ten drzewostan, ale też wprowadzamy nowe odnowienie, odnawiamy tą powierzchnię. Ja jeszcze tylko dodam, że mniej więcej rozmiar odnowień dla Nadleśnictwa Katowice średnio rocznie to jest 90 hektarów i co stanowi jakieś 80 tysięcy sadzonek rocznie, tyle odnawiamy. No z jakimi problemami się tu borykamy? Głównym problemem dla prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Katowice jest działalność kopalń węgla kamiennego. Obecnie wydobycie prowadzi 6 kopalń metodą praktycznie na zawał w tej chwili. No i cóż, niesie to niestety za sobą duże utrudnienia dla prowadzenia gospodarki leśnej. Z jednej strony mamy osuszanie dużych połaci terenu, związane jest to z wypompowywaniem dużych ilości wód gruntowych z tych naszych terenów w związku z działalnością kopalń, bo no, żeby działać, odpompowywują te duże ilości tych wód. Mamy też osiadanie terenu i w związku z tym osiadaniem bardzo często dochodzi do zawodnienia terenu, czyli ten poziom wody gruntowej, że tak powiem,
jest bardzo, bardzo wysoko usytuowany. No i wiadomo, no, gatunki drzewa są gatunkami takimi długowiecznymi i ciężko im się przystosować w tak krótkim czasie do tych zmienionych warunków. No i często jest tak, że dany drzewostan zaczyna najpierw wydzielać się posusz, potem bardzo często usycha ten drzewostan. Musimy go usuwać i musimy te powierzchnie rekultywować. Jeszcze gorsza sytuacja zachodzi wtedy, gdy mamy lustro wody, już wychodzi ponad powierzchnię gruntów. No wtedy drzewostan praktycznie w krótkim czasie zamiera i no niestety musimy go usunąć i ten grunt też tutaj we współudziale z górnictwem, no trzeba go rekultywować, żeby go odzyskać jakby dalej do produkcji, do prowadzenia dalej gospodarki leśnej. Żeby jakiś dany teren został oddany pod inwestycje, nie jest to częste zjawisko, ale ze względu na usytuowanie Nadleśnictwa Katowice w tak trudnym i gęsto zaludnionym terenie, no niestety potrzeby społeczeństwa też są bardzo duże. I na przykład zdarza się, że jakiś fragment lasu no niestety jest konieczny do wybudowania nowej drogi, prawda? To jest najczęstsze takie zjawisko tutaj, że tak powiem, odchodzenia tej powierzchni leśnej z Nadleśnictwa Katowice, ale to jest wymuszone jakby czynnikami takimi zewnętrznymi, no i potrzebami tego społeczeństwa tutaj. Także to no niestety w tym przypadku jest to konieczne. Natomiast jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, ochronę tych naszych terenów, to cała gospodarka leśna zmierza ku temu, żeby ten teren chronić, dozorować to, chronić, bo to jest nasze wspólne dobro, no i też temu służymy.